Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15 i witam Was serdecznie na kolejnym odcineczku oczywiście z DSJ-a. No i można tak powiedzieć, zakończymy sobie turniej czterech skoczni, chociaż przez tą przeprowadzkę, przez to, że mam kupę roboty i naprawdę mało czasu na nagrywanie, to no, zagramy sobie Biszło-Schowę luźno, bo widzę, że Wam ten DSJ, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, jakoś nie zaciekawił. Mało Was zainteresowało w ogóle te skoki, dlatego też tak na luźnie, ale że zakończyło się turniej czterech skoczni, więc też chciałbym go zakończyć. Że Biszło-Schowę mamy w grze, to też chciałbym tak sobie zagrać. I to będzie trochę inaczej, bo w realnych skokach nie było niby systemu KO. Niestety nawet nie oglądałem, nie miałem czasu, więc trochę szkoda. Lekko więc zaniedbuję wiele rzeczy, ale staram się. Tutaj największe podziękowanie chyba teraz dla Tanasa mógłbym powiedzieć, bo dzięki niemu mogłem coś dla Was nagrywać, co naprawdę jest szybko można nagrać, miło i naprawdę Tanas ma dużo czasu dla mnie, więc ja z tego się cieszę, że wracam późno, to możemy nagrywać, obojętnie o której to on jest, i możemy nagrywać, i to jest naprawdę super. Dlatego mamy tą serię i dobrze, że mamy też od zera nagrane na zaś, to też zawsze miłe. Ale tak w międzyczasie mogę też dla Was nagrać takie oto skoki, a zaczyna to Ryoyu Kobayashi, czyli zwycięzca ogólnie turnieju czterech skoczni. Jak skoczy w pierwszym skoku Ryoyu tutaj? Biszło-Schowę DSJ, no zobaczymy. Jeżeli chodzi o skocznię Biszło-Schowę, to jedna ze skoczni, którą naprawdę nie lubię, ale Ryoyu wszędzie daleko skoczy. Nie oszukujmy się, to jest dobry skok, bo rzadko tutaj dobre mi skoki wychodzą. A Ryoyu naprawdę dał czadu. Naprzeciw niego oczywiście Severin Freund, którego już ten widać, ten skok będzie słaby. Tu jest to. Jeżeli chodzi o Biszło-Schowę, to jest jedna prosta sprawa, którą nie możemy zapomnieć. Czyli jeżeli wybijesz się dobrze z progu, ułożysz się, no to se polecisz. Może niedaleko, ale se poleci. Ale gdy tylko źle wyjdziesz z progu, źle się ułożysz, to on tak spada w dół jak głupi. Więc nic się z tego już nie uratuje, bo niekiedy jest tak, że źle się wyjdzie z progu, ustawi się go i on potem co leci. Na innych skoczach oczywiście. Tu niestety złe od razu ułożenie w locie, no to kieruje tego zawodnika w dół. I niestety nic z tego nie wyjdzie. Zobaczcie tutaj, wyjście z progu było moim zdaniem masakryczne, ale dobre ułożenie dało, że on sobie płynął. Myślę, że gdyby nie to, to Andy Alto by skoczył gdzieś pewnie 100, 110, 105 albo 110 metrów, ale że się dobrze ułożył, no to nawet dociągnął do tego 121,5 metra i jest pierwszym Lucky Loserem. Ale w tej grupie wygrał Daniel Andre Tande. Znów grupę zaczyna kolejny Norwek, tym razem Johan Andre Forvang z Andreasem Wellingerem. Tutaj, jeżeli chodzi o kwalifikacje, tam się tak ułożyło, że ci całkiem dobrzy i całkiem znani i lubiani bardzo są na początku tego całego Grand Prix w Bischofshofen. Właśnie, no, jeżeli chodzi o Wellingera, no to musi postarać się i daleko skoczyć, bo skok ponad 130-metrowy na tej skoczni to jest skok, który, no, właśnie o tym chciałem powiedzieć, nie jest łatwy do wykonania. Ale może zrobi to Piotr Żyłak, na który moim zdaniem zawiódł, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, ale nie można być ciągle w dobrej formie, a tym bardziej, że turniej czterech skoczni to taki turniej trochę inny niż wszystko te systemy KO, no i te skocznie też nie są jakoś mega łatwe, moim zdaniem. No ale zobaczymy, co będzie się teraz działo po tym turnieju i jak oni sobie teraz będą skakać. No zobaczymy, zobaczymy, bardzo mnie to ciekawi. Ale tym bardziej, no, Andzelaniszek skoczył dalej, ponad 130 metrów, więc niestety Piotrze przegrywa, ale jest za to pierwszym Lucky Loserem. Tylko, że ten skok, no, myślę, że może nie być zabójczy. Kolejna polska para, Dawid Kubacki, który moim nowym zdaniem był takim trochę objawieniem, olśnieniem turnieju czterech skoczni, ale tutaj, no, znów to ułożenie w lodzie, no, znów to nie pomogło, tu w ogóle nie pomogło. No, jeżeli Dawid przegra z Danielem Huberem, no to też będzie pierwszym Lucky Loserem. Aj, szkoda, szkoda, bo tu naprawdę dobre wyjście z progu miał Dawid, tylko ułożenie było słabe, no i to wszystko nam zabrała. Znowu Huber, pięknie, daleko. 133,5, no i no, jeżeli chodzi o Polaków, no to bardzo, ale to bardzo słabo, bo dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach, ale jako Lucky Loser. Słabo, słabo. Zobaczymy dalej. Naoki Nakamura, Konstantin Schmidt, kolejna para. Lubię system KO, naprawdę jest to fajna sprawa i mogłaby być częściej, nie tylko w turnieju czterech skoczni.
bo jest to rzecz, która miło się ogląda, że taka rywalizacja jest. No ale tym właśnie pokazuje się właśnie turniej cztery skoczni, tym się wyróżnia właśnie ten turniej. Dlatego z jednej strony no nie ma się co dziwić, że na przykład taki konstantniejszy w tym momencie bardzo słabo skacze. Ale no cóż, liczę, że w kolejnej polskiej parze, która jest jedną z najważniejszych par dla mnie, będzie o wiele, wiele lepiej. Robert i Johansson. Johansson wyjście z progu takie 2 na 10, ale potem dobre ułożenie mu pomogło naprawdę odlecieć daleko. To 29,5, ale zobaczymy, co tu ja wyczynię, bo jeżeli chodzi o skoki mną w tej grze, no nie wychodzą mi perfekcyjnie, zawsze przeważnie jest o wiele, wiele słabiej. Zobaczymy, co będzie teraz. O Jezus, wyjście z progu dobre, ale ułożenie od razu fatalne. Ale dociągłem do tego i minimalnie udało mi się wygrać tutaj. Cud, bo skoczyliśmy naprawdę identycznie, ale wygrałem notami. Nie wiem, jakim cudem te noty, chyba dlatego, że tak właśnie równiutko, płynnie leciałem, położyłem się, a nie kombinowałem. No ale Johansson jest, można tak powiedzieć, pierwszym lucky loserem. No i myślę, że ten skok to już na pewno daje mu tutaj gwarancję występu w serii drugiej, nawet jako lucky loser, ale Michael Hybert daleko, daleko na Austriak, na swojej ziemi. No to musi daleko polecieć na, zobaczymy jak skoczy Mackenzie Boy Klaus. Jesteśmy z wysokiej belki, więc tu samo to, sam ten, sama prędkość już jest taka, że pozwala im daleko lecieć. A Mackenzie nie dolatuje nawet do punktu konstrukcyjnego, więc Michael Hybeck na luzie tutaj przechodzi dalej. No i Rioju tym swoim dalekim skokiem na razie prowadzi po 16 zawodnikach. Potem dwóch Austriaków, no dopiero ja jestem, można powiedzieć, na szóstym miejscu. W tym dziewiąte, dziesiąte miejsce to Kubacki i Żyła. Na pewno już będzie Freunda, Schmida i Wellingera, czyli trzech Niemców w 100% już nie mamy w serii drugiej. No, jeżeli chodzi o skoki austriackie, no to na pewno to nie jest dobra nowina dla Niemców, ale jeszcze trochę tych Niemców będziemy mieli w zanadrzu. Kolejny dobry skok się szykuje. Anze Semenić teraz z Kilianem Pajerim. 131,5. Anze Semenicia to jest bardzo dobry skok. No i zobaczymy, jak skoczy Kilian Pajer, lepszy w kwalifikacjach. No i ciekawe, jak będzie teraz. Dobre wyjście z progu. No i to będzie piękny, daleki skok Kiliana Pajera. I to będzie oczywiście zwycięstwo nad Semeniciem. No ale tutaj, no, Semenić numer jeden. Jako lucky loser, nie oszukujmy się, nie spodziewałbym się, że lucky losery no, będą skakać aż po 130 metrów. Oj, Boże. Misklik. Sorry, Wiktor. No i teraz szczerze, to powinienem Fettnerem zrobić to samo, żeby Polaszek. No i tak zrobię, nie, to jest para do wyrzucenia, bo to by było naprawdę pokrzywdzenie dla. Aha. I tak to jest pokrzywdzenie dla Polaszka, bo jednak z tej grupy ktoś musi pójść. No ale no niestety Fettner w 30 nawet jak będzie, to no i tak nie będzie miał nic do gadania. Więc niestety, no to był mój błąd, więc no trochę słabo. No ale Markus Eisenbichler, czyli ten, który zajął drugie miejsce w ogólnym tym turnieju czterech skoczni, teraz skacze na miejsce trzecie, tuż za Heibeckiem, rozdziela naszych tutaj Austriaków. No, pokazuje się tutaj Eisenbichler, no zobaczymy, co zrobi Roman Kurielka. Jeżeli chodzi o Polaszkę, to było słabo, ale skok Romana daje mu na pewno miejsce w lucky loserach. I to jest najciekawsze z tego wszystkiego, jest to, że teraz Kubacki i Żyła są na ostatnim miejscu jako lucky loser, więc wątpię, żeby tutaj utrzymali to miejsce. I tutaj szczerze, trzeba naprawdę, widzę, trzeba będzie skoczyć 130 metrów jako lucky loser, żeby być pewnym. Bo myślę, że Anze Semenić tam już to 130, no to jest naprawdę pewne. To, że ja tak ledwo 130 takim dziwnym skokiem. Więc może być kolejny, jeżeli Stefan Laje poleci daleko, dwóch Niemców się bije. No, może być grubo. Dobre wyjście Stefana Laje. Laje zajął trzecie miejsce w turnieju 4-skoczni, teraz znów daleko. 164 metry, dopiero piąty. Ale to jest. No, słabe noty musiał mieć i to mocno Stefan Laje. Ale to miał nierówny dość lot, więc się nie ma co dziwić. No jest ciężko, nie oszukujmy się, jest ciężko. Kolejna para, tu właśnie troszeczkę, jeżeli chodzi po kwalifikacje, śmiałem się, że dwie pary niemieckie pod rząd są. Czyli właśnie poprzednie, no i teraz
pił spaszkę z Martinem Hamanem. No i kurczę, pił spaszkę bardzo dobrze skoczył. No jeżeli teraz chodzi o to skoki, to bardzo się wyrównały, ciągle tak około 130 metra są, więc jest grubo, ale Hamman już tak zajebiście dobrze nie poleci. No i niestety jego nie zobaczymy na pewno w drugiej serii. Tak jak już widzimy też na 17 miejscu Piotr Żyłę, czyli tylko Dawid, no jeszcze może powalczy, ale na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o Lucky Losera, to jest naprawdę ciężko. Nawet i Robert Johansson, który koczy 129,5 metra, może mieć problem. Czyli jednak może to 130 metrów być dopiero tą barierą taką przejścia. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale na razie to tylko ja jestem pewny przejścia do serii drugiej. Ale za to pięknie, genialny skok Adesa van der Velde, który daje mu wprowadzenie. I tak czułem go 135 metrów, więc znakomity skok Norwega. No i Austriak też na swojej ziemi, Markus Schiffner, powinien pokazać tutaj klasę i też jakoś spróbować coś zrobić. Ale to na pewno nie będzie skok na prowadzenie. Nawet nie jest skok na serię drugą. Więc niestety, ale z Schiffnerem musimy się pożegnać. No i wreszcie polska para. Tim Zajc i Aleksander zniszczą. No i teraz pytanie ze 100 punktów. Kto tutaj coś zrobi? Na razie Tim Zajc to będzie taki przeciętny skok, ponad 135 metr. Właśnie 7,5 w tym momencie. Zajc byłby ostatnim lucky loserem, jeżeli by przegrał z Aleksandrem Zniszczołem, bo wyprzedza Kubackiego, więc no albo Zniszczoł, albo Kubacki. No to jest pewne. No i kto to będzie? Może być niestety Kubacki, ale tylko na chwilę. No bo wygrywa Tymi Zajca, Zniszczoł. A jednak Zniszczoł wyprzedza Kubackiego tutaj notami. No też metrami, bo 3 metry dalej skoczy, więc. No, Aleksander jest jako ostatni lucky loser, ale długo to nie będzie. Kolejny z Kobayashi, Junshiro. Teraz na rozbiegu. No i zobaczymy, co nam tutaj odpali Junshiro. No i Kobayashi to jakieś dziwne nazwisko, bo wszyscy skaczą tak samo. 134 Ryo i Junshiro tyle samo, więc Klemens Murańka tutaj może mieć problem. Oj, bardzo nieudane bischofsrowen, jeżeli chodzi tutaj o Polaków, bo wątpię, żeby tutaj Klemens, nie wiem, odwalił jakiś skok marzeń, chociaż. No tu jestem zdziwiony, bo to jest 134,5 metra i notami wygrywa 1/10, coś czuję, nad Andersen Fanemelem, zgadza się, no tego się nie spodziewałbym, że Murańka ugra nam. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to Polakom naprawdę całkiem dobrze poszło, bo kolejna polska para, niektórzy byli naprawdę wysoko. Maciej Kot właśnie z Karlem Geigerem, 160 metrów Karla Geigera, na pewno jest to dobry wynik. Bo Geiger w tym momencie byłby na czwartym miejscu jako lucky loser. Zniszczył, wiadomo, no pożegnam się już z tym oto cudnym miejscem w serii drugiej. No i zobaczymy, co zrobi Maciej Kot. Wyjście z progu 5 na 10. No i ten cały lot bardzo, bardzo, bardzo kombinowany. Noty naprawdę słabe. No i skok bardzo zły. Gorszy nawet od Zniszczoła. No i tak jak mówiłem, Polacy słabo, tylko Murańka i ten Adamo 15, bardzo znany skoczek narciarski. No, coś wykombinowali. No, a cała reszta na razie bardzo słabo. Robin Pedersen i Lukasz Halawa. No, oby im się poszczęściło. Pedersen, takie wyjście z progu niczym na mamucie w planicy. Nisko płasko, ale całkiem spoko. 128 metrów w tym momencie daje mu miejsce. Poza konkursem, jeżeli przegrałby z Łukaszem Hawą. No i zobaczymy. Wszystko się zależy. Czy jednak już 120, 130 metrów naprawdę trzeba skoczyć, żeby być. No, coś robić, coś grać, ale niestety udaje mi się przejść dalej, bo Hawa po prostu to spawrał. Nie oszukujmy się, bardzo słaby skok, 126 metrów. Przy dobrym wybiciu, ale złym ułożeniu w locie. Stefan Kraft i Felix Hoffmann. No, Niemców jak psów, nie powiem wam szczerze, ale tutaj więcej by powiedzieć powinno Austriaków. Chociaż Austriaków też spoko było, tylko na początku. Jak ten krawcior poleci? No, kraft ponad 130 metrów. 132 metry to będzie 10. miejsce, więc w najgorszym wypadku, jeżeli by przegrał z Hoffmanem, no to drugi jako lucky loser. No i tu już naprawdę to coraz większe szanse.
Ale zobaczymy, co zrobi Hoffman. Dobre wyjście z progu i daleko pan Felix, ale przegrywa. Wygrywa, proszę bardzo. Niewiarygodne o 0,2 punktu, no ale jakie noty? 2 razy po 20 i 19,5. Niewiarygodne. Nie spodziewałbym się tego, że Felix tutaj no wyprzedzi o 0,2 Stefana Krafta. No i Stefan jest na drugim miejscu jako Lucky Loser. No i w tym momencie na pewno pewny jest Junshiro Kobayashi, chociaż przegrał właśnie z Clemencem. Jest pewny Junshiro, Stefan Kraft też, można tak powiedzieć, jest pewny. Andrzej Semenić, Ryszard Frajtek i Roman Kobelka naprawdę nie mogą być jeszcze pewni, bo z tych sześciu, trzech, no może naprawdę skoczyć ponad 131 metrów. Bo wątpię, żeby cała szóstka jakoś zabójczo poleciała. Kolejna polska para, Zimanaman, Stefan Hula. Stefan w kwalifikacjach szósty. Ale... Oj, moim zdaniem słabe wyjście z progu. Tutaj Simona Amamana. No i skok naprawdę w tym momencie nie dający mi nic. No, może, że Stefan no, masakrycznie poleciał, ale liczę, że tego nie zrobi i pokaże klasę i będzie gitara siema. Na razie wiemy, że to będzie na pewno lepszy skok od Simona Amamana, ale to nie jest jakiś skok zabójczy, bo to jest dopiero 16 miejsce. No ale pewna tutaj kwalifikacja do serii. Drugiej, Jernej Damian, Daiki i to. Jernej Damian bardzo słabo. Dziwne wyjście z progu. Nie zrozumiałem zbytnio tego, bo to jest skok bardzo, bardzo nieudany. No i tak jak już mówiłem właśnie o tym wcześniej, że wątpliwe, żeby z tej całej szóstki. Oj, ale skok Daikiego to też bieda z nędzą. 36. Ale jednak kwalifikuje się z najgorszym dorobkiem Naoki Nakamura i Reiki Ito. To są dwóch takich, którzy naprawdę skoczyli masakrycznie, a jednak się zakwalifikowali. No grubo. No i teraz kolejna polska para, jeżeli tu chodzi o ustawienie, czyli Kamisto z gorszej strony, a Jevgeni z lepszej, no to jest rzecz naprawdę mi bardzo dziwna, ale Kamil pokazuje, że na niego można stawiać. Dobry skok, jedyna rzecz, która naprawdę może tu ucieszyć. Czwarte miejsce, ale 135 metrów. No, nie powiem, gdyby miał lepsze noty. No, najdalej, niby jeżeli nawet po centymetrach sprawdzić, skoczył najdalej, dalej, nawet od Fanemela. Centymetrowo oczywiście, bo to nam DSJ może sprawdzić. No ale czwarte miejsce, no w pierwszej czwórce na razie dwóch Polaków. Ale co zrobi Jevgeni Klimov? Bo to teraz wszystko od niego zależy, czy poleci daleko i będzie jako lucky loser, czy jednak sobie to odpuści i nic z tego nie będzie. No pociągnął, jest 130 metrów. No ale teraz pytanie, jest jako lucky loser, jest czy jako czwarty lucky loser? W tym momencie chyba zepchnął albo Roberta Johansena, albo Romana Kołdelkę, jednego z dwóch. Bo na pewno Johansson był i chyba właśnie ten Johanssona zepchnął. No i teraz Ryszard Frejtag, Jevgeni Klimov i Andrzej Semenić. To są ci, którzy na pewno jeszcze się mogą bać, bo została, można tak powiedzieć, może zostały trzy pary do końca, no i ta trójka przegranych jeszcze ma szansę. Czyli tak jak mówiłem, ta trójka była pewna i jest pewna. Ale zobaczymy, jak po tej parze poczuje się Andrzej Semenić. No ale powiem szczerze, że jeżeli Wołodymyr Zografski skacze w tym momencie troszeczkę centymetrowo krócej od Kamila Stocha, ale tak samo daleko jak Anders van Hemel, bo ma identyczne noty, no to Yuki Sato albo będzie szczęściarzem, jak jego koledzy z Japonii. I skoczy to na 130 metrów, albo się z nim pożegnamy. Zobaczymy. Yukiya Sato już w powietrzu. Skok bardzo dobry i chyba mamy Yukiye. Ale to ja powiem, co to są szczęście. Ale 13 miejsce Yuki Sato w tym momencie przed Stefana Krafta jest drugim lucky loserem, ale do końca dwóch, więc tak jak już mówiłem. A, bo Jevgeni Klimov z Ryszardem Frajtagiem są na jednym, tym samym miejscu. Dlatego mamy Lucky Loserów aż sześciu. No to zobaczymy, co tu się będzie działo. Dawid Ziegiel, Filip Aschenwald, czyli tacy troszeczkę młodzi, mało znani.
walczą tutaj w tej akcji. No i zobaczymy, co zrobi Niemiec. Dawid Ziegel ciągnął, ciągnął, ciągnął i te 129 wyciągnął, ale niestety, jeżeli chodzi o to, no to nic o mocy, no nic mu nie daje w tym momencie to. Może, że Aschenwald skoczy gorzej. No może być grubo. Ale teraz dobre wyjście z progu, ale tu był koniec, to już było ciągnięte, panie Aschenwald, no i wyciągnął to pół metra dalej, ale no to o wiele, wiele lepsze. 126,6 w tym momencie jest lepsze od Klimowa i Freitaga. Czyli nawet, że Ziegiel wyskoczył daleko, to by wyprzedził. No ale nic, ostatnia para. Andra Stiern i Jakub Wolny. Ostatnia polska para. Ogólnie ostatnia para pierwszej serii, no ale Stiern dobrze i daleko, to będzie dobry skok. To będzie 132,5 metra, jest dopiero 12, ale to naprawdę dobry skok. No i teraz, panie Jakubie, też trzeba daleko skoczyć, też trzeba skoczyć około 130 metrów. Wyjście dziwne i myślę, że nic może z tego niestety nie wypaść, a za krzywe loty to są słabe noty. No i tak jak czułem, 32 miejsce dopiero, no i Jakuba niestety nie zobaczymy, ale za to mamy tych Klimowów i Freitagów, czyli można powiedzieć sześciu lucky loserów, no to naprawdę rzadko spotykane. I dlatego z 31 należy Fettnerem, po prostu mi skacze, on odpuścił, pojechał sobie do domu, daleko nie miał, więc on na bańkę od razu poleciał, no i mamy 30 zawodników, wszystko się zgadza. Biedny Fettner. No ale zacznie to bajki, to zaczynamy szybko drugą serię, no bo nie ma tutaj przedłużać. Dobre, takie ciekawe wyjście z progu pana Dajkiego i to, no i całkiem ładnie to wygląda. 133,5 metra, jeżeli chodzi o właśnie Japończyka. Jeszcze tak na szybko powiem, że pierwszą serię wygrał Murańka przed Fanemelem Zografskim, tak w międzyczasie. No i ten Zografski, nie powiem, ale porobił tutaj. Takie miłe zaskoczenie. Kolejny jest Japończyku na Nakamura. Też dobre wyjście z progu, ale za bardzo się położy, no i to już niestety nic z tego nie wyjdzie. Daleko. Robin Pedersen. Nike to daleko skoczy, ale on chyba skoczył bardzo w serii pierwszej. Myślę, że tutaj nikt się nie będzie musiał bardzo mega starać, żeby go wyprzedzić. Ledwo co wylądowany przez Robina Pedersena. Ale Nike to nadrobił mocno jednak tym skokiem. Ale już Timi Zajc, naprawdę, tylko 130 metrów i wiem w 100%, że będzie prowadził. Ale to też złe wyjście z progu, to też nie będzie zbyt mega daleko, no ale na pewno jest pierwsze miejsce. On dużo daje na belka 18, może i wiatr w plecy, więc nie masz czego odlecieć, ale jest naprawdę spoko. Dobre wyjście Daniel Ande, no ale trochę pofalowało w powietrzu i to będzie tylko 133, 2 metry, 2,5 metra, czyli bardzo, bardzo, bardzo blisko tego 133. Ja dopiero 25 skokiem na 129,5 metra, naprawdę. No, dlatego tak bardzo nie przepadam za tą skocznią, bo ona jest bardzo ciężka. Tutaj naprawdę, tak jak dzisiaj, to bardzo dziwne skoki, bo wszystkie dalekie, 134, 135. Czy może jak na tą skocznię tutaj powinno się skakać ponad 140, jak tutaj rekord oczywiście Dawida Kubackiego w Bischofshofen, 145 metrów, to są dopiero loty na tej skoczni. Oj, panie Karol, ale żeś się dupcył, brzydko mówiąc. No więc grubo. Tutaj 145 metrów, jakbym tyle skakał po ponad 140 metrów, to bym lubię tą skocznię. Ale właśnie nie lubię, bo tu mam i bardzo słaby rekord, i bardzo te loty są takie nudne, bo wszystko zależy właśnie od tego ułożenia, nie można się pobawić. To jest troszeczkę dziwne. Ale na razie po tej pierwszej, można tak powiedzieć, zaraz dziesiątce, bo jeszcze dwóch zawodników i będziemy mieli pierwszą dziesiątkę, którą no prawdopodobnie może tutaj wygrać Klimov. Wszystko zależy od Filipa Aschenwalda. No i zobaczymy, jak nam skoczy Austriak. I zobaczymy, na którym miejscu zakończymy tę akcję. Filip Aschenwald, dobry, ale pod koniec no już ciężej. Po pierwszej dziesiątce Jevgeni Klimov przed Tande i Messa Adamo 15.
Więc nie jest źle, bo w najgorszym miejscu 23 miejsce, czyli o dwa miejsca się poprawiłem. Stefan Hula na rozbiegu. Polacy słabo, ale no nie wszyscy, bo Clemens i Kamil porobili. Szkoda Dawida, bo jako rekordzista nie powinien daleko polecieć. Stefan 130,5 metra w dobrym stylu i prowadzi nad Jewgenijem Klimowym. Więc Stefan też nie straci, jeżeli chodzi o swoje miejsce. Anze Laniszek. I cyk, daleki lot. To będzie na pewno dobry skład Anze Laniszka. 133 w 100% daje mu prowadzenie o 4,2 punkta, jeżeli tak szybko kątem oka dobrze zobaczyłem. Moja matematyka jest perfekcyjna, dlatego nawet kątem oka, jak luknę, to wiem, ile to jest, ale na to pierwszy wie, że na pewno daleko nie poleci. No i kolejny zesłańca, Anze Semenić. To był Laniszek. Na dużo Anze. Czemu Anze? Od czego jest imię Anze? Bo Peter to Piotr, ale... Anze? Dobry skok, dwóch Słoweńców, dwóch Anze. Anze Semenić, Anze Laniszek. Dwóch Słowaków, Boże. Na pierwszych dwóch miejscach, potem Polak. No jest gruby, ale teraz może Norwegia, Ander Tande. Jak poleci w serii drugiej, ale dziwne wyjście z progu. No i ciekawe, jak to mu da. Ponad 130-metrowy skok, ale... Znaczy, równo w punkt nawet. Ale to dopiero szóste miejsce. Stefan Kraft. Austriak, jesteśmy na półmetku. Serii drugiej. Teraz się wszystko naprawdę tutaj zaczyna. No, Kraft u siebie tu powinien pociągnąć. No i może tak powiedzieć, pociągnął. Dziwne, bo... Nie wiem, jakie noty mieli panowie ze Słowacji, bo jeżeli lepszy od nich Stefan Kraft skoczył 125,5, a ta linia jest na 135 metrze, no to szacunek za noty pewnie same dwudziestki Słowacy mieli. Yuki Asato, ten, który naprawdę pokazał klasę z Japończyków i w bardzo ciężkim skoku dał radę i poleciał, ale teraz jest czwarty. Nadal w tym momencie najlepszy z Japończyków serii drugiej. No ale grubo. Teraz taka akcja, widzę, tam była Lucky Loserów, bo te gwiazdki na pierwszych paru miejscach wypalą. Więc jest grubo. Felix Hoffman. Ponad 130-metrowy. 130,5. Prawie identycznie jak w serii pierwszej, ale bardzo dobre noty dostał tutaj i wyprzedził właśnie Stefana Krafta, który skoczył 2 metry dalej. Stefan bardzo słabe noty musiał dostać. Ale jeżeli chodzi o początek czterech Lucky Loserów w pierwszej siódemce, tylko Richard Friday i... Tylko Richard Fry tak właśnie z Lucky Loserów tak się odłamał i tak bardzo słabo skoczył. Ale 12 po pierwszej serii. Andreas Stjernen. No zobaczymy, jak poleci. Wszystko tak właśnie oscyluje pomiędzy 130 metrem a 132. I niekiedy zrobią takie gorsze skoki jak ten, ale ten był w ogóle nieudany przy wyjściu z progu, to dobrze widać. Ale jak wyjdzie się z progu i dobrze się ułoży, to przeważnie tak się leci. No tylko trzeba liczyć naprawdę na jakiś mega, mega dobry lot tylko wtedy, kiedy naprawdę to wygląda. No tak to widzicie. No, takie normalne wyjście z progu daje 130 metrów na luziku. Dobre noty, pan Kilian Payer. Mega wysokie, no i jest na miejscu drugim. Więc tutaj jest dziko. Naprawdę dziko. Stefan Laje, trzeci w ogólnym turnieju czterech skoczni, ale na pewno jeżeli chodzi o mistrzostwa, bardzo źle. No to dość słabiutki skok. No i Daniel Huber, wchodzimy do pierwszej dziesiątki. Austriak u siebie. Co nam pokaże Daniel? Oj, piękne wyjście z progu. No i co może z tego być? To może być prowadzenie, chociaż nie wyprzedził tej linii. I naprawdę przy notach 19,5, 19 on przegrywa 0,2 z Anze Semeniciem. Co zrobił Semenic w serii drugiej, to jestem silny. Wskoczył do pierwszej dziesiątki. No ale może Markus Eisenbichler tutaj coś zrobi. Dobre, no nie powiem, ale jedno z najlepszych wyjść progu, jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs. No i tak pokazał 134,5 metra, ale to nie jest na razie najlepiej, bo 135 było w serii pierwszej. No ale w serii drugiej najdalej, no i w tym momencie o 5 punktów przewagi nad drugim właśnie Semeniciem. No ale co zrobi Junshiro Kobayashi? No i w drugiej serii już Kobayashi sobie nie pofrunie. Na pewno ten jeden z Kobayashi. Dopiero 16, lekko w punkt.
Eisenbichler, Semenić, Huber. Taka jest pierwsza trójka, a sześciu do końca. Michel, Heiberg. To już są ci, co skoczyli najdalej i wszystko zależało od not. A noty tutaj są bardzo ważne. Tu nie ma wiatrów, tu nie ma belek. Szkoda, mogliby takie coś Desja tu zrobić, ale nie wiem, czy w ogóle ktoś się bawi Desio, to ktoś go ulepsza. Więc jeżeli chodzi o to, i Heiberg na miejscu drugim. No i czas na Kamila. Najdalej, w serii pierwszej skoczył właśnie Kamil Stoch. No i zobaczymy, co będzie w serii drugiej. Znów bardzo perfekcyjne wyjście z progu, moim zdaniem. No ale jeżeli chodzi o sam lot, zobaczcie. Wyjście dobre. No, jeżeli chodzi w locie, też nie było żadnych problemów. A dopiero piąte miejsce jest tylko 130,5 metra. Naprawdę dziwne. Dziwna jest ta skoczenia, tego jej nie rozumiem. No, zobaczymy, co zrobi Rioju. Musi rozsławić, a Rioju. Wyjście z progu o wiele gorsze na pewno niż Kamila, ale jednak w powietrzu. Dalej, na pewno dalej. Bo 131,5. Ale ja nie wiem, jak on musiał mieć noty, że metr dalej, a przegrał, i to mocno ze Stochem. Bo jest dopiero szósty. Dwóch do końca. Władimir Zografski. A trzech do końca, bo chyba Zografski był ex aequo. No grubo, naprawdę grubo. Władimir, co zrobi Zografski? Czy to będzie naprawdę, to może być sensacja. Jest drugi, jest drugi, jest za Eisenbichlerem. No ale jednak skok Eisenbichlera 164,5 w tym będzie naprawdę może mu dać grube, grube miejsce. I tu na pewno w tym momencie jest na podium, bo zostaje chyba Murańka i Van Emmel, jeżeli dobrze pamiętam. Oto jeden z nich. Oj, Van Emmel, szkoda, 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 bo wiem, że to już nie będzie skok, który da ci coś powalczyć. Tutaj dopiero 18. Zografski na pewno jest na podium. Eisenbichler, Zografski na podium. Teraz zależy, czy Murańka, czy Heiberg. Jeżeli Eisenbichler by wygrał, no to na żal mi się, ale jeżeli Murańka, to walnę śmiechem. Na pewno nie Murańka, złe wyjście z progu, złe położenie, i to wiemy, że to będzie słabiutki skok. Szkoda. Wielka, wielka szkoda. Dopiero 16, więc wygrywa Eisenbichler przed Zografskim i Heibeckiem. Szkoda mi tego Zografskiego, bo to by był dopiero sensacja, gdyby skoczył metr. No, metr, pół metra dalej. Tutaj by dostał jakieś 20, no to by prowadził nad Eisenbichlerem. No nic, tak to właśnie wygląda. Tak się skończyło. Nieudane dla Polaków Bischofshofen. No bo Kamil dopiero 6, Hula 13, Murańka 16, a 18. A cała reszta Polaków nawet się nie zakwalifikowała do serii drugiej, więc naprawdę słabo. Ale liczę, że kolejny konkurs już bez systemu KO, już normalnie. Chyba z Włoch, jak się nie mylę. Tam chyba właśnie pofruną. Tam będą fruwać nasi zawodnicy. Postaram się zrobić konkurs. Oczywiście, jeżeli zostawicie dużo łapek i będziecie naprawdę motywujące komentarze pisali, że chcecie oglądać taką serię z tej gry nadal u mnie. No, tak to już jest. Tu wygrywa Eisenbichler, a normalnie wygrał oczywiście Kobayashi, ale był wysoko. Kubacki, rekordzista skoczni w Bischofshofen. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, na razie. Cześć!